do Polski, go, go, go! Hello! Ruszam do Polski znowu. Turu, turu! Mój transport właśnie odjechał. Klasycznie z tyłu, ostatnie miejsce od korytarza. Jednak mała pomyłka przy oknie. Zapomniałem, że wziąłem sobie bilet przy oknie, żeby się przekimać trochę, bo jeszcze w Polsce 4 godziny drogi jak przylecę, a przylecę o 21:00. Więc do pierwszej i drugiej będę w trasie jeszcze. Także będzie dzisiaj. Kimonko. Lecimy po auto. No to ja, DJ Patryk. Tym razem będzie auto... O kurde, zapomniałem, że to nie Cypr, bo się nie wychodzi na ulicę, bo się nie zatrzymują. Tym razem kulturalne auto po Audi. Nie żadne RS, tylko S, ale dosyć mocne S. Zobaczycie zaraz. Chyba pod 500 koni, coś tam, coś takiego. I ładnie burczy. A to lubi Patryczek. No, więc lecę, odbieram i mam jakieś 4 godziny traski. Czyli będę na pierwszą czy tam drugą na miejscu. Ici telefon! Joli papą, wakacje w Polsce, czas zacząć. Jest kozak. Słuchajcie tego. No nieźle, Patryczek, nieźle. Pierwsze karmionko, zobaczcie. Cudowny jest ten samochód. Dobra, szybka kawka. I startujemy. I uwaga! No i dobra, półtorej godzinki jeszcze do domciu, w sensie do hotelu. Jest nice. No, powiem wam szczerze, że wolę te auto niż GTR-a. GTR bardziej do zabawy, te auto jest takie bardziej na co dzień. Ma siłę, fajnie burczy, jest mega wygodne, ma masaż w fotelach. Kurde, no jest nice, zobaczymy. Jeszcze jutro wam pokażę w dzień, jak to wygląda, bo ma fajne wnętrze. A tymczasem trochę muszę się skupić, bo jest już dość późno jak na mnie. Ja o 21:00 na Cyprze już sobie normalnie kimam. A jest godzina która? Czekajcie, bo nie patrzę. 23:00 prawie. A jeszcze półtorej godziny, także fokus, fokus i do zobaczyska później. Elo! Dojechałem. Z Mejcikiem sobie pogadałem, obliczyliśmy kilka fajnych rzeczy. Jest taksi. Czekam na Stysię Stysinę. Zaraz gdzieś wyjdzie stamtąd i sru do hotelu. A jutro chill. Dobra. Szybkie śniadanko i gdzieś na spacer trzeba skoczyć. Wygląda w dzień. Takie drewienko fajne. Tutaj też drewienko. Fajnie, że można trakcję wyłączyć, bo nie we wszystkich. A chyba quattro, w sensie w samochodach z napędem na 4 można wyłączyć. Chyba, że się mylę, to mnie poprawcie, ale dopiero się uczę tych szybkich samochodów. Zdecydowanie jestem na tak. Dopiero kilkanaście godzin z nią. A kurde, no. Idzie się zakochać, słuchajcie. Średnia z 250-260 km, średnie spalania to 15,2, co bardzo mnie cieszy, bo w GTR-ze było podwójne, w sensie 28-30. No i szczerze mówiąc, kurde, no tutaj mam większy fan, tylko że mnie bardzo jara dźwięk w autach, no a w GTR-ze niestety, ale to leżało tam i nie mam zupełnie pojęcia dlaczego. Proszę bardzo, takie tam... W marinie, w Puławach? Kurde, powiem wam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem czas się ponudzić. No ewidentnie Puławy dobrze na mnie działają. Proszę bardzo, Wikingowie dobili do Puław. Nawet Łódź, Dziunia i Gucio. Można, można, jednak te Puławy, powiem wam, naprawdę robią wrażenie. Elo Wisła. Elo kamera.
No tutaj można odegrać ewidentnie scenę z Titanica. No kurde, nie byłbym sobą, gdyby mi się coś nie przytrafiło, nie? Znaczy nic nie jest w tą oponę, ale powietrza mało. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z GTR-a. Dobra, szybki obiadek. Lecimy ci podziałać. Akcja wygląda tak, że jadę do rodziców na działkę, a się odstawiłem do Puław. Po drodze jeszcze spotkanka, ale nieważne. Wylądowałem na takiej drodze, bo w sumie się zabłądziło mi się trochę. I pokażę już wam, gdzie jestem. Na pustyni jest. Dobra, sru. Dobra, weź odpal samochód. Weź, bo ja no dobra, już, nie widać, że w szufroku. Jak? Stop i guzik. A weź do tej gazu. Byś latała, Agnieszka? Latała by. Wyfruwała. Dobra, jak widać, jestem w domu. Ale muszę wam coś pokazać. Tłumik się urwał. No jest po prostu najlepiej. Jestem najszczęśliwszym po prostu wypożyczaczem aut ever. Patrzcie. Najlepiej jest. Brawo ja. Kocham życie. Nie takie rzeczy się nie wiem. Szybka poprawka tłumika. Dobra, whisky grana i kupiłem sobie latarkę. Zobaczcie, taką fajną. Taka fajna. A z drugiej strony ma taki fajny przycisk. Siema. Wczoraj urwany tłumik. Pamiętacie tą piaskową drogę? To chyba tam po prostu uderzyłem i wypadł z zawiasów, więc tak naprawdę Więc tak naprawdę nie jest urwany, tylko po prostu wypadł z zawiasu i śrubka się odkręciła. Śrubka jest z chyba jakiś rozmiar, nie wiem, z Ameryki, czy nie pamiętam, nie wiem, no taki jakiś dziwny, więc mechanik musiał, jak widzieliście, nakręcić to z drucikiem, żeby się trzymało, także Daxi. Dzisiaj rano wstaję, patrzę, nie ma powietrza w kole, co najlepsze w tym samym kole, w którym w GTR-ze mi pękła, także no jest cudownie i powiem wam szczerze, że teraz już mam tak, że jak się nic nie dzieje i wszystko leci tak w porządku, to czuję się dziwnie. Czuję, że coś jest, kurde, nie tak. Także no, tak to wygląda. Lecę właśnie sobie po Franka do Kolna i lecimy na Białystok i dzisiaj lecimy sobie w miasto na jakieś driny, bo się dawno z nimi nie widziałem w sumie, więc wypada się skumać. Także co, do zobaczyska w Kolnie. Mam nadzieję, że Franek nagra, jak wjeżdżam na stację. No powiem wam szczerze, że jakbym miał porównać Camaro GTR-a i to, czyli Audi S7, trochę zmodowaną, ale jest super, 500 koni około ma, 2015 rocznik, co prawda, nie ten nowy, ale i tak jest bardzo w porządku, to chyba wybrałbym S7, no bo jest naprawdę super, co mogę powiedzieć, do zobaczyska zaraz. Szybkie karmionko, proszę bardzo, tutaj pana odebrałem z jego mieścinki. O, tutaj Francesco nagrał coś, ale to widzieliście już przed chwilą. Rozmowy, tutaj Czaro, Mateusz, proszę. To nie ma problemu, nauczyłem się. Spotkanie na szczycie. Mateusza nie muszę pokazywać, sobie spotkanie na szczycie. Taką kawę mam fajną. Jak ona się nazywa? Cherry Berry Mocha Latte? Chociaż trochę nie pokażę. Cherry Berry Mocha Latte. Bardzo dobra, tylko już brzydko wygląda, bo Patryk mi tu palce wsadził. I potem na miasto. Panowie, nagrywam, więc nie mówcie głupich rzeczy. Jesteśmy na chatce, proszę. Zawsze tą chatę biorę, znaczy najczęściej. Nie, bo jeszcze nie drugi raz, bo jeszcze tutaj jest obok druga, tylko jest pojedyncza wanna. Ale biorę ją głównie dlatego. Dobra, lecimy na miasto, bo już czeka na nas ekipa i trzeba po prostu się nawilżyć, bo po prostu jakoś mi wyzaschło w gardle. A tobie, Mateusz? Tak, trochę tak, no też trochę tak. O, mam piwko w tobie. Dobra, do zaraz. Yo! Dobra, patrzę, tutaj biznesy ogarnia, jakieś tam hajsy, nie hajsy, rozliczenia.
Frank zabiera się do zatrasowanko, proszę, deska tutaj, bo idziemy na miacho, żeby nie było lipy. Frank, pokaż swój sprzęt. Do żelazka to wypasione, no. Jaki sprzęt? Taki sprzęt! Jaki właściciel, taki sprzęt! Ważny pędzel, ważny malarz. Akcja przedstawia się następująco, że wypiłem jednego drina i jedzenie wjeżdża, więc dzisiaj pewnie nie będzie za dużo pite. Czy Mateusz się mylę? Zobaczymy. We will see. Tu proszę ochroniarz firmowy. Tutaj kolega bardzo zajęty, tam. Ślina ciepkie. Ostre. Jemy i lecimy na drineczka. Pepperoni z barbecue. Jak się czujesz? Jak się czujesz, kumplu? No kurwa, wspaniale jak mam się czuć, ty. A to kolega chciał coś mądrego powiedzieć. W Japonii macie taki okres, który się nazywa Senbonzakura. To jest moment, kiedy opadają z drzew wiśniowych płatki kwiatów wiśniowych, nie? Mhm. I średnia prędkość opadania tych płatków to jest 9 cm na minutę. Tak samo jak moja prędkość poruszania się aktualnie. Mhm. Ta informacja jest naprawdę przecudowna, szczególnie właśnie w miejscu, gdzie się pije szoty i gdzie się wychodzi, żeby nie rozmawiać o takich rzeczach. Już nie ma, aby nie usnąć. Dobra. Dobra, łubu dubu. Aś na brudzia. Co by nam się... Ekipa się powiększyła. Audytorium już jest większe. Tutaj widać, że głos się pląta, język się... Nic się nie pląta, to już. Panowie. Do ludzi, to jest nowy tekst. On będzie obrandowany. Jak ty tam, jak masz na imię? Sofokles? Nie, Sokrates? Jakub. Kolejne miejsce i ekipa się trochę wykruszyła. Sami najwytrwalsi zostali właśnie. Zanim zamówiłem kolejne driny, zamówiłem 7 drinów, zostało nas z 9 osób tylko 5. I proszę, po 2 driny jest. Łubu-dubu. Niech nam żyje prezes naszego klubu. Au! To jest... Pyszne. No i pustki. Dobra, lecimy do domu się. Franek, płacisz? Do toalety poszedł oczywiście. Do domu, go, 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 yeah, zrobimy show. Tutaj taki chudy byk, ale nie będę go nagrywał. Tak tylko przeleciałem. Tutaj proszę bardzo, łóżko nowożeńców. Muszę tylko ci szybko tak pokazać. O. Dobra, łóżko nowożeńców, ja tutaj. Kurde, znowu, ja chyba się starzeję naprawdę, bo kolejny raz wracam z miasta i jestem w sumie taki al dente. Jeszcze by można było podzielić. Taki, no, taki al dente jestem. Mateusz, przyznaj, że były kiedyś lepsze czasy. No, ale to, się, tak, starzejemy się, albo jedną albo nie. Ewidentnie jedną nogą w grobie już jesteśmy. No. Dobra, do jutra, żeby już dzisiaj wam nie zabierać czasu moją toelo. Wstaliśmy, disco polo leci, bo Franek zapuścił swoje nutki ze swoich rejonów. Niestety toru nie będzie, bo trzeba go rezerwować dzień albo dwa dni wcześniej. O, jaka ładna koszulka, Ale coś wymyślimy, tak żeby było fajnie, także we will see. Panowie, z czym do ludzi? Nie no, ja chciałem wam pokazać, że jestem odpowiednim, to znaczy odpowiedzialnym obywatelem tego kraju. Przykładnym właśnie i proszę bardzo. Wczoraj było popite, a się chce jechać, to oczywiście sprawdzę. Dobra, i zaraz coś wymienimy. A, jedziemy, zjeść w ogóle, bo o tak. Jednak z tym kołem coś jest nie tak. I trzeba do wulkanizacji dzisiaj jechać. Znaczy pojedziemy później, a na razie idziemy do naszego najlepszego baru, więc to kurde jest jedzonko. Gdzie już będzie kraść pomidorów, tak po cichu wam powiem. Dobra, taki nowy, proszę. Wody sobie napuściłem, Franek blastowany. Zobaczcie co, napuścił płynu i zobaczcie co tu się stało. Franek. Jak jest sobie romantycznie seksowny. Jak jest, chłopaki? Chyba w ogóle cię zrobiłem. Testujemy sobie, to jest winko z południowej Szwajcarii. Prosecco. Nasłonecznione kartofliska południowej Małopolski. Raczej lewa strona Wisły. Kończ to, kurwa! Przyjechaliśmy tu, gdzie kiedyś też Camaro byłem i bączki kręciłem i patrzcie. To było z ile? Z pół roku temu. Z pół roku temu i zobaczcie co.
Akcja jest tego typu, że dzisiaj wymieniłem dwie tylne opony, bo się okazało, że jest rozwalona. Dobrze, że do wulkanizatora pojechaliśmy sprawdzić, nie? Tak jest. I jeszcze wyskoczyło mi, że muszę oleju doleć. To jest przepiękne po prostu, co się dzieje, bo... Ja się odkręcisz? Bo w Camaro wymieniłem opony, obie tylne. W GTR-ze wymieniłem obie tylne opony. No i w S7 klasycznie wymieniłem dwie tylne opony. Można? Można. Tylko trzeba chcieć. Lecę na Zakopane. Franceskę odwiozę do Metropolii, Pięknisia i sru. Dobra, do potem. Dobra. Szamanko. Patrzcie, jaki fajny pokój. Bardzo duży. W ogóle ten hotel to jest sztos. No salowy dwór jak coś. Ten czterogwiazdkowy, bo ich jest kilka. I jest najlepszy. Jest najlepszy. Nie byłem w lepszym hotelu do tej pory. No. Patrzcie, nawet mnie witają w pokoju. Można? Można. No, i tak parkują VIP-y. No ja też się wyglądam jak stąd, tamtąd. Fajne to, nie? Jak zdobycie stop klatkę, to może ją zobaczycie. Lecimy, bo mamy mało czasu. A dzisiaj wylot. Szybkie tankowanko, jesteśmy spóźnieni, ale... Ale fajny samochód. No może się uda, we will see. Ogólnie zapomniałem, że musimy jeszcze zdać te torby i jeszcze przejść przez bramki i w ogóle. Ale to chyba dobry znak, bo jeszcze mi się na lotnisku nie zdarzyło, żeby na głos przeczytali moje nazwisko i powiedzieli, że to ostatnia szansa, że to last call. Odprawa specjalna tutaj z panem. Można? Można. Starczy się spóźnić, panowie i panie. Patrzcie, jaka kolejka. Mr. Patrick is gonna try to dance the glasses for you. Yeah! Are you ready? No. Elo! Gdzie się ubrałem, moi drodzy? Znaczy pod kolor mojego pussy wagona. A tak poważnie chciałem wam powiedzieć, że to co wczoraj widzieliście, to co przed chwilą widzieliście, to była kolacja z okazji urodzin mojego bardzo, bardzo dobrego frienda. Nawet bym powiedział takiego trochę taty biznesowego, bo przez 4 lata dość mocno mnie, że tak powiem, trzymał w ryzach w tym, żebym się prawidłowo rozwijał. Prawidłowo lub nieprawidłowo, każdy może sobie to interpretować lepiej lub gorzej. Dla mnie jest sztos, bo jestem gdzie jestem. Żyję gdzie żyję, czyli na Cyprze. Mam palmy na podwórku, mam chatę z basenem i tak dalej. Dobra, nieważne. Dzisiaj robimy grilla, więc jeszcze na pewno tego grilla zobaczycie zaraz. A jutro jedziemy na plażę, ale chyba w momencie jak pojedziemy na plażę, to skończy się ten vlog, ponieważ na plaży chciałbym wam powiedzieć o plusach i minusach Cypru, które ja widzę jako człowieka, który tu mieszka rok zaraz. A myślę, że dla wielu to jest istotne, bo wielu się zastanawia nad tym, czy się nie przeprowadzić na Cypr. I powiem tam też trochę o
zrobimy plusy i minusy Cypru, ale też powiem o tym, ile takie życie kosztuje na Cyprze, właśnie w domu z basenem i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczymy, jakie będą zakupy, ale coś czuję, że najbardziej srogie zakupy w moim życiu. Milion rzeczy jest do wykupienia. No ale tak, si grill będzie przynajmniej smaczny i pyszny i dobry i najlepszy i w ogóle ją do potem. No i strój. No i gitarka. Wszystko gotowe, czekamy na gości. Zapraszam wszystkich, którzy są zaproszeni. Tu już się pali, piecze, rozgrzewa. Ja idę się wykąpać i zaczynamy ten balet. Dobra. Tutaj coś tam pojedzone. Tu proszę bardzo. Takich to ja mogę mieć na grill. Przyjdzie, zje trochę. Mało, ale zje. I palmo. Na razie. Jeszcze zobaczcie na mój nowy image. Jestem mości pan Patryk. Dobra, lecimy na plażę, to zobaczcie. Ogólnie to mieliśmy być sami na tej plaży. Tu dwa defendery i jeszcze dwa bugi. I jeszcze tam ludzie. Jakby to powiedzieć, no chyba... Chyba słabo, ale oni zaraz pojadą, bo to jest tylko chwilowa wycieczka, bo tutaj jest plaża żółwi. Wyglądamy, jakbyśmy na miesiąc przyjechali. Zobaczcie, tu jeszcze mam na plecy dużą lodówkę. Nie? Tym optymistycznym akcentem kończę tego vlogaska, a wy zostawcie mi komentarz i jakiegoś lajkacza. Napiszcie, co byście chcieli wiedzieć o Cyprze, albo co byście chcieli może wiedzieć o marketingu internetowym, albo w ogóle o biznesach online, którymi się zajmuję, albo o Instagramie. Cokolwiek byście chcieli, to dajcie znać i na to, co wiem, to wam odpowiem. A ja kończę tego vloga. Dziękuję za wszystkie suby, które wpadły po tym filmie i po poprzednim filmie. I z tego miejsca, czyli z tej plaży, nagram wam kolejny film o plusach i minusach Cypru, które ja widzę i do tej pory zauważyłem, czyli po roku mieszkania tutaj. Dzięki bardzo i do zobaczyska. Elo, yo!